Słuchaj, Psonie, to już zaszło naprawdę za daleko i muszę ci powiedzieć, że nasze tutaj koneksje i nasze tutaj, jak to powiedzieć, relacje są bardzo napięte. Ja chciałem zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Że więzisz mnie niepotrzebnie. Ja staram się uciec. Niepotrzebnie? Ja, no jasne, że niepotrzebnie. No właśnie, starasz się uciec. Było... Posłuchaj mnie w tym momencie, gnoju. No. Masz się opanować, jak do mnie mówisz, dobrze? Ale ja jestem opanowany, ja po prostu... Nie podnoś głosu, jak do mnie będę, mówisz. Będę podnosił głos, bo po prostu nie sytuacja... Nie będziesz podnosił głosu. Sytuacja jest, jaka jest. Ja idę na ugodę. Rozstańmy się po prostu w zgodzie. Ale jaką siedzę ugodę? Siedzę tu. Ja sobie po prostu pójdę... Ja ci mam przy... Jesteś nienormalny. Zbawę. Czy ty jesteś świadomy tego, co ty w ogóle robisz tutaj? Właśnie nie wiem. Właśnie nie wiem, co ja tu robię. Dobra, słuchaj, to się wytłumaczę. Ale ja się tu panoszę, bo ty mnie tu trzymasz, ja bym sobie nie poszedł. Słuchaj, panoszę się po całej wiosce, tak? Panoszę się tu, idziesz w jedną stronę, idziesz w drugą stronę, robisz jakieś dziwne rzeczy, jesteś nieusłuchany. Co robię dziwnego? No nie wiem, załóżmy, ostatnia rzecz, którą zrobiłeś, na przykład ukradłeś całe moje zielone. A kto powiedział, że to ja zrobiłem? Słuchaj, ja mam wtyki, tak? Ja mam naprawdę bardzo dobre informacje, które, że tak powiem... Jednoznacznie stwierdzają, że to ty zrobiłeś i ja jestem pewien, że to ty zrobiłeś. Kolejna rzecz, po prostu, nie wiem, uciekasz cały czas, kradziesz mi bronię, próbujesz... No ale, ale broń ukradłem dla własnego bezpieczeństwa i gdybyś... Ale jakiego własnego bezpieczeństwa? No jak... Chcesz się bronić? Czekaj, przypomnij, a masz prawdopodobnie przy sobie, bo pewnie zawsze masz, taką dużą bazukę. Jak myślisz, dlaczego? Dlaczego ukradłem broń? Może dlatego, że właśnie latałeś po Palionowie, groziłeś nam wszystkim i właśnie taką bazuką wymachiwałeś. I uwaga, co najważniejsze, ja tak ci przypomnę tylko, że tam, nie wiem czy aktualnie, ale wiem, że były niektóre skiny, prawda, uszczerbione przez to, że ty właśnie tymi rakietami strzelałeś. I co? Słuchaj, mój drogi. Ja rozumiem, że możesz się czuć niekomfortowo przy takim wielkim, męskim, jakim Dariuszu, jakim jestem ja. Tak, no, aczkolwiek oczywiście. Powiem ci, że twoja mała spluwa, którą trzymasz zawsze w kieszeni, jest niestety, że tak powiem, za słaba, żeby mi jakkolwiek no zaszkodzić. No i dobrze, więc nawet, już to wiem. Nawet więc... jeśli byś... No dobra, ale... Więc jaki problem, że ukradłem broń? Jaki problem? Taki problem, że to była moja własność, którą zabrać bez pytania w celu szerzenia zła na Palionowie. Ja wiem, że ty nie chciałeś się bronić przede mną, ja bo szerzenia zła? Ale i tak byś nic mi nie zrobił, rozumiesz? Dobra, no... Okej, no to co, będziesz mnie tutaj tak trzymał wieki? Że co, mam iść do piwnicy? Tam zamieszkać już na stałe? Dobra, a wiesz co, pewnie, że to jest świetny pomysł. Idziemy do piwnicy, myślę, że tam będziesz mieszkał przez całe swoje tam życie trzymasz, i tam ci tam... Ale to jest bez sensu, że mnie tam trzymasz. Jak bez sensu? Słuchaj, co ja tu mam robić? Tu jest nudno. Są dwie opcje. No. Albo się dostosujesz, albo ja wyegzekwuję na tobie karę. Proszę wyegzekwować na mnie karę, nie chcę mi się tu siedzieć. Jaka to będzie kara? Proszę, już boję się. Boisz się, tak? Boję się. Czyli jesteś taki cwany, tak? Boję czyli się myślisz, kary. Że co, że... Boję że się ja nie kary. Jestem jako w stanie tego zrobić. Jaką dasz mi karę? No dawaj. Dobra, jest śmieszny. Idziesz za mną w tym momencie. No dobrze, proszę bardzo. I to będzie ta moja kara? No, powiedzmy, świetnie. Że... Gdzie powiedzmy, mam że tak, no za mną. Idę. Do McDonalda idziemy... Co strzelasz od razu? Co? Idziesz za mną. Dobra, idę za tobą. Gdzie jeszcze Clipper jakiś będzie mi tutaj chodził, nawet nie wiesz, jaki jest okropna pogoda za oknem. Jest okropna, to prawda, ty bardziej mnie... niesamowicie wkurzony na ciebie i w ogóle to, co się dzieje ostatnio, to w ogóle mi wszystko przerasta, jestem kłębkiem nerwów chodzącym, co to a jest. Co takiego się dzieje? Więzisz mnie, każdego dnia mnie więzisz i po co my do sądu przyszliśmy? O, będziemy się sądzić, no dobra. No to w taki... O, mamy ławę przysięgłych, jest super. Tak, oczywiście, oni tam jest. No. Proszę tutaj, otwieram rozprawę, proszę zająć miejsce oskarżonego. Dobra, nie wiem, gdzie jest miejsce oskarżonego, chyba tu. No może być tu, w tym miejscu. Ja, Dariusz, tata hejtera, prezydent Palionowa, król i władca, najprzystojniejszy, najmężniejszy... No, już se nie dodawaj. Ktoś ci pytał o zdanie? Nie, ale już se nie dodawaj. Ktoś ci pytał o zdanie, nie, powtarzam? Już se nie dodawaj. No, to już się wystarczy, uspokój. Wystarczy to dla hejtera, to jest największe twoje osiągnięcie, że jesteś ojcem. No super, no, ty jesteś z Chipsonem, no i son. Fajne osiągnięcie, skoro syn woli mieszkać ci na Palionowie 2.0. Mhm, no fajne osiągnięcie, no, przynajmniej widzisz, no. No. Dobra. Zagięty! Co? Zagięty? No zaraz ty będziesz wygięty w trzy kierunki. Dobra, no dawaj, co tam jeszcze masz na mnie? Według artykułu 15 kodeksu karnego. Tak, wymyślaj to na i kodeksu to, wykroczeń. Oczywiście. Jakiego kodeksu? Który kodeks? Postawiam ci zarzuty, które jednoznacznie określają ciebie jako winnego. Zarzut pierwszy. Kradzież majątku prezydenta miasta. Jest to nie tylko szkoda
materialna, ale także szkoda. Co? Uspokój się, człowieku. Czemu nie mogę się wyleżeć na spokojnie? Chcesz się wyleżeć, bo masz słuchać, to do ciebie mówię, rozumiesz? Dobra, no już czytaj. Jezus Maria, ty jesteś niepoważny, naprawdę, ja już mam ciebie dość. Jestem naprawdę jeden centymetr od najgorszej rzeczy, którą możecie spotkać, człowieku. Ty nawet tak. Nie wiesz, co się dzieje. Strzelisz tak, no mnie dobra. Z rakiety, dawaj. Rakieta przy tym to może cię wystrzela, ale nie z rakiety. No słuchaj, dobra, następna rzecz. Kradzież zielonych. Ciągłe ucieczki i rozbory. Dobra, ale ukradłem te zielone, bo to nawet nie wiadomo, skąd ty je masz. Przecież też je... Arabiam uczciwie pieniądze. Ty, uczciwie, jak ty masz game moda. No właśnie, no mam gimodę i zarabiam u ciebie pieniądze, człowieku. No to nie, w ogóle to nie, to w ogóle nie jest uczciwe. Jakbyś był tak bardzo ogarnięty jak ja, to byś zrozumiał. Co? Śmiejesz mnie w twarz? Nie, przyjmuje mi się taki żart. Śmiejesz mi się w twarz? Śmiejesz się w twarz. Jesteś żałosny, człowieku. Dobra, no i przejdźmy do kary. Bo już miałem. Przejdźmy do kary, ale nie chcesz posłuchać reszty zarzutów, bo ja mam co najmniej 16 z 4. Słucham, zamieniam się w słuch. Dobra, ciągłe ucieczki. Kradzisz broń. Ale co? No dobra, no. Okej, okay, kradłem broń. Kradanie no. się na. Wkradanie się na Palionowo pod zakazem wstępu, ponieważ wydaliłem ciebie z tego miasta, to ty mimo wszystko wkradłeś się tutaj. Okej. Okay. Strzelanie do mnie. Okej. Okay. Z broni palnej, mimo też że i tak wyczułeś, że. Ale ja tutaj mam większe prawo niż ty. Aha, okej, okay. przepraszam, zapomniałem. Liczne kłamstwa. Mhm. Liczne nastawianie ludzi przeciwko mnie. Ja wiem, że ty. Jesteś w stanie namieszać przeciwko mnie i Milki. Ty myślisz, że co, ty masz ale co ja, namieszałem przeciwko tobie i Milki? Co? Słuchaj, ja nie wiem co was łączy. Ja nie wiem, jaką wy macie relację. Proszę bardzo, prawda? Don't worry, be happy, alalalala, long arrivederci, prawda? No jakby mnie to... rób ta co chce ta, nie? No dobrze, no ja się cieszę, nie? Ale w każdym razie ja ciebie uważam obecnie jako wroga numer jeden na Palionowie. Aha. A wrogów trzeba niszczyć. Więc z dniem dzisiejszym, jako Sąd Najwyższy Palionowa, zrzucam na ciebie największą karę, czyli wydalenie nie tylko z wioski, ale całego serwera. Co? W tym momencie Pernament. To nie możesz sam dokonać takiej decyzji, musi być więcej osób, które muszą taką rzecz potwierdzić. Nie możesz mnie zbanować, to musi być głos większości. Takie są zasady Palionowa, większość musi zdecydować o wydaleniu. Tak, nie ma takiej zasady, człowieku. Jest taka zasada! Z dniem dzisiejszym, że zostajesz permanentnie, powtarzam, permanentnie zbanowany z Palionowa. Nie umiesz mówić, nigdy... mówi się permanentnie, ale dobra. Masz błąd w notatniku, no. Niech ci będzie. Jesteś gotowy? Jakieś osoby. O, rozumiem, ale co? Oczywiście. Co? Ale nie możesz mnie zbanować, bo to musi być głos większości. Możemy się umówić tak. Ja jestem łaskawy. Dawaj. Masz prawo do ostatniego posiłku na Palionowie i możesz powiedzieć ostatnie słowo do. Możesz napisać list. Na przykład dam ci książkę, napisz proszę list, ja go pokażę. Ale ja nie będę pisał list, nie możesz mnie zbanować, tylko ty. To musi być głos większości. Ja w tym momencie mogę tutaj. Dobra, okej, piszę tak. Siema, koledzy i Milki, tata hejtera banuje mnie sam, nie głosem większości. Jak co? Nie ma mnie przez niego. Dobra. Wszystko proszę tak? Bardzo, możesz banować w takim razie, oczywiście, ale masz mi to przekazać, rozumiesz? Dobrze. Masz im przekazać i nie wstydzić się. Nie wstydzić się tego, że podjąłeś taką rygorystyczną, prawda, i nieuczciwą totalnie Ja jestem w stanie teraz napisać. Co jesteś w stanie teraz napisać? Z dniem dzisiejszym. Szczypcą. Aha, że jeszcze wszystkim napiszesz. Proszę bardzo, pisz. Proszę bardzo. Na karę. Mhm. Tak, oczywiście, zobaczysz, zniszczą cię wszyscy. Wszyscy cię zniszczą. Permanentny się pisze, a nie permanentny. Ostatnie słowo? Arrivederci, aleluja, alalalo, don't worry, be happy. No, spoko. Do zobaczenia. No dobra, proszę bardzo, jak jesteś taki cwaniak, no to... Aha. O kurczę, zrobił to.